Szczęść Boże, Justyna Zembrzuska, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. A zaczynamy od informacji z zagranicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W planach spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Nie milkną echa decyzji Komisji Europejskiej o nieprzedłużaniu embarga na ukraińskie produkty rolne. Polska, Węgry i Słowacja zdecydowały się podjąć własne działania w tym zakresie, co nie podoba się naszym zachodnim sąsiadom. Niemcy po raz kolejny krytykują polski rząd. Powiedziałbym, że to solidarność na pół etatu. Kiedy wam to pasuje, jesteście solidarni, a kiedy wam to nie pasuje, nie jesteście. Krytycznie wobec Polski wyrażają się także ministrowie z Francji i Hiszpanii. Jednak trzeba podkreślić, że problem ukraińskiego zboża bezpośrednio tych państw nie dotyczy. Fakt, że jakikolwiek kraj członkowski podejmuje jednostronne działania ograniczające dostęp do jednolitego rynku, wydaje się czymś niezgodnym z prawem. Każde państwo członkowskie ma obowiązek przestrzegać traktatów. Nie ma żadnych jednostronnych środków. W przeciwnym razie nie będzie już jednolitego rynku. Te słowa pokazują, że po raz kolejny Unia Europejska próbuje pozbawić nas suwerennych decyzji. Dla nas interes polskich rolników jest najważniejszy. I dlatego nawet jak jesteśmy naciskani ze wschodu i z zachodu, nie ustępujemy. Niepokojący jest również fakt, że Ukraina złożyła skargę na Polskę, Węgry i Słowację do Światowej Organizacji Handlu. Sama organizacja nie potwierdza oficjalnie tych doniesień. Z pewnością temat będzie kontynuowany. Prezydent Ukrainy dotarł do Stanów Zjednoczonych. Będę uczestniczyć w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także w szeregu ważnych dwustronnych rozmów. W planach spotkanie z prezydentami Joe Bidenem i Andrzejem Dudą. Stany Zjednoczone popierają decyzję Polski w sprawie zboża z Ukrainy. Blokada importu ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją i hipokryzją byłoby, gdybyśmy wymuszali na nich zmianę. Jednocześnie John Kirby podkreślił, że Waszyngtonowi zależy na wznowieniu czarnomorskiej inicjatywy zbożowej oraz na umożliwieniu eksportu ukraińskiej żywności przez Morze Czarne. Z planów obrony kraju przygotowanych przez rząd PO-PSL wynika, że wschodnia część kraju była pozbawiona tej obrony. Fragment dokumentu o nazwie Plan Użycia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ujawnił minister obrony Mariusz Błaszczak. Uwaga, uwaga! Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w spocie ujawnił plany obrony Polski przygotowane przez ówczesnego szefa sztabu generalnego generała Mieczysława Cieniucha, a zatwierdzone przez byłego szefa MON-u Bogdana Klicha. Samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Plan użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej przygotowany przez rząd Donalda Tuska przewidywał umiejscowienie linii obrony kraju na linii Wisły, a to oznacza, że agresor atakujący nas od wschodu bez walki mógł zająć całą Polskę wschodnią, zauważa ekspert do spraw zarządzania kryzysowego Tomasz Spych. Oddawalibyśmy około 150 tysięcy km kwadratowych przeciwnikowi, który mógłby się na tym terenie bardzo świetnie rozlokować, mógłby w tym terenie wykonać masę prac inżynieryjnych, masę zapór, wciągnąć jak najwięcej swoich sił. Istnieje jeszcze jedno zagrożenie. Ludność tej części Polski, ponad 15 milionów osób, pozostałaby bez obrony. Jakie mogłyby być tego konsekwencje, pokazała sytuacja w Buczy, Irpieniu czy Mikołajowie na Ukrainie. Te miasta Rosja okupowała od pierwszych dni wojny. Masowe mordy, egzekucje, ciała ludzi na ulicach wstrząsnęły światem. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą. Na te słowa ministra Błaszczaka zareagował generał Mieczysław Cieniuch. Minister tą Buczę naprawdę w sposób ohydny dla mnie zastosował w tym spocie, bo ona sugeruje, że jesteśmy tymi, którzy w jakiś sposób chcą zaszkodzić naszemu państwu. Generał wyjaśnia także, że dokument ujawniony przez ministra Błaszczaka zawiera plany przewidujące wiele rozwiązań. Oparcie obrony kraju na linii Wisły było jednym z nich. Jest to jeden z wariantów.
który może się wydarzyć, mógł się wydarzyć lub nigdy się nie wydarzy. Wydarzyło się natomiast to, że rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe we wschodniej Polsce. Wątpliwości do polityki obronnej rządu Donalda Tuska ma część posłów lewicy. Gdyby rządy prowadziła Platforma, gdyby widziała to, co się dzieje w tej chwili, ta strategia uległaby zmianie. PiS dokonuje dzisiaj dyslokacji jednostek, przenosi je na wschodnią granicę. Uważamy po prostu, że to jest rzecz dobra. Politycy dawnej koalicji PO-PSL nie chcą odnosić się do samej strategii obronnej przygotowanej w 2011 roku. Chętnie za to krytykują ministra Mariusza Błaszczaka za ujawnienie planów wojskowych sprzed 12 lat. Ujawnianie dokumentów tajnych nie mieści się w definicji racji stanu. To poseł PSL-u Dariusz Klimczak. Dokument, o którym mówi minister Mariusz Błaszczak, został odtajniony. Ponadto jest już nieaktualny, bo obecny rząd zmienił strategię obronną kraju, przypomina poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk. Sugerowanie, że pokazanie tego dokumentu w 2023 roku jest, nie wiem, zdradzenie jakichś tajemnic, no jest jakąś piramidalną bzdurą. Rząd Zjednoczonej Prawicy odtwarza jednostki wojskowe we wschodniej części Polski. Między innymi w Siedlcach powstał pierwszy batalion rozpoznawczy, a w Ciechanowie pułk artylerii imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Niezdrowy tryb życia, alkohol, zła dieta, stres czy palenie papierosów to główne przyczyny chorób cywilizacyjnych. Taki tryb życia jest przyczyną przedwczesnych zgonów, dlatego jeszcze większy nacisk należy postawić na profilaktykę. Choroby cywilizacyjne to od wielu lat główne wyzwanie dla systemów zdrowotnych na całym świecie. Palenie tytoniu, nadmierne picie alkoholu, niezdrowa dieta, stres i brak ruchu powodują, że tych chorób jest coraz więcej. To one przyczyniają się do przedwczesnych zgonów. W Polsce to jest na przykład 93% wszystkich przedwczesnych zgonów jest wywołanych NCDs, czyli tymi chorobami przewlekłymi. Doktor nauk medycznych Dorota Kiprian zwraca szczególną uwagę na szkodliwość palenia papierosów. Problemem dosyć sporym wśród społeczeństwa, w społeczeństwie polskim jest palenie papierosów. I to niestety papierosów tak zwanych normalnych. I co się dzieje? Dzieje się to, że niestety wszystkie dym papierosowy, który zawiera bardzo wiele szkodliwych substancji, powoduje te nowotwory i nie tylko nowotwory, ale również i choroby układu krążenia. Natomiast uzależnia nikotyna. Każdego roku palenie papierosów prowadzi do blisko 80 tysięcy zgonów w naszym kraju. Polakom potrzebna jest dziś przede wszystkim edukacja po to, by lepiej dbali o swoje zdrowie. Prozdrowotne kampanie pomagające ludziom zerwać z paleniem papierosów, zerwać z nadmiarowym piciem, poprawić dietę i tak dalej. Nie ma właściwie innego sposobu, bo wszystko, czym dysponuje medycyna interwencyjna, farmakoterapia czy inny sposób terapii, to jest leczenie objawów bądź skutków. To nie jest zapobieganie chorobie. Część krajów postawiło na politykę proponowania alternatywnych dla papierosów form dostarczania nikotyny. Jednak najważniejsza jest wola palacza oraz świadomość, do czego może doprowadzić jego nauk. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczyna nabór na studia lekarskie. Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało zgodę na uruchomienie tego kierunku. Medycyna wreszcie w Toruniu. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej po długich, wieloetapowych staraniach i spełnieniu wszystkich wymogów będzie kształcić przyszłych lekarzy. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek wydał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Tym samym na AKSIM rusza nabór na studia lekarskie. Uczelnia uzyskała w tej sprawie pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa Zdrowia. Będzie to jedyna uczelnia w Toruniu prowadząca studia lekarskie. To kolejny etap rozwoju Akademii w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczelnia prowadzi także kierunek pielęgniarstwo na studiach licencjackich i magisterskich. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej można studiować także dziennikarstwo i komunikację społeczną, informatykę, informatykę medialną, politologię, a także prawo. Uczelnia posiada także bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych. Wśród nich prestiżowy kierunek MBA. Szczegóły rekrutacji i wszelkie dane kontaktowe możemy znaleźć na stronie www.aksim.edu.pl.
Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej podsumował prace prowadzone na Górkach Czechowskich. 3 lata działań poszukiwawczo-ekshumacyjnych przyczyniły się do odnalezienia szczątek kilkudziesięciu osób. Górki Czechowskie, 150 hektarów terenów w północnej części Lublina, które po napaści Niemiec i Sowietów stały się miejscem kaźni Polaków. Jak wynika z ustaleń historyków, tylko w latach 1940-1942 odbyło się tam przynajmniej 6 egzekucji. Zginęli wówczas przedstawiciele państwa polskiego. Jednak, jak wiadomo, eksterminacje miały miejsce już dużo wcześniej. W listopadzie 1939 roku odbyły się liczne aresztowania wśród inteligencji Lublina. Przed zbliżającym się świętem 11 listopada Niemcy rozpoczęli działania represyjne. Nie wystarczyła im sama eksterminacja, chodziło również oczywiście o poniżenie w jakiś sposób, o odebranie nam dumy narodowej. Wizje lokalne przeprowadzone przez pułkownika Rudolfa Ostrzyńskiego w latach 70. i 80. XX wieku oraz zebrane przez niego relacje od żyjących jeszcze świadków niemieckich zbrodni doprowadziły do decyzji o podjęciu działań poszukiwawczo-ekshumacyjnych na tym terenie. Nasi specjaliści ustalili i odnaleźli szczątki ponad 40 osób. Przy tych szczątkach odnaleziono także symbole Wojska Polskiego i inne symbole patriotyczne polskie, które wskazują, że wśród tych 40 osób ponad 40 osób byli albo żołnierze Wojska Polskiego, albo osoby związane z państwem polskim. Prowadzone w latach 2020-2023 badania udowodniły także, że Górki Czechowskie były również miejscem egzekucji w późniejszych latach. Wiemy też ze wspomnień, z zapisów i z prac historycznych, także niezależnych historyków, że Górki Czechowskie stały się po roku 1945 także potencjalnym miejscem, w którym mordowano Polaków już w obliczu czy w wyznaniu kolejnego zniewolenia Polaków, a więc w imieniu systemu komunistycznego. Instytut Pamięci Narodowej od lat poszukuje ofiar niemieckiego i sowieckiego terroru. To prace archeologiczne, to odwierty, to mozolna praca na niezwykle trudnym terenie. Działania prowadzone są w kraju i za granicą. Tylko w ciągu jednego roku badanych jest od 50 do 70 miejsc. Do niektórych powraca się kilkukrotnie. To pokazuje skalę okrucieństwa II wojny światowej. Mieszkańcy Lublina nie ginęli tylko w samym mieście, ale ginęli również poza granicami, choćby wywożeni do różnych obozów na terenie czy to Generalnego Gubernatorstwa, czy innych terenach okupowanej Polski, czy też w samej Rzeszy Niemieckiej. Dlatego Instytut Pamięci Narodowej nie przerywa prac i zapowiada kolejne działania nie tylko na terenie Górek Czechowskich. Na teraz to wszystko. Ponownie widzę się z Państwem o godzinie 10:00. Z Panem Bogiem.